Zapraszam do zakupu coins na supercoinsy.pl. Monety otrzymacie szybko i bezpiecznie, a z okazji Team of the Season do każdego zamówienia na co najmniej 300k dostaniecie w prezencie kartę TOTS. Z kodem rabatowym ADRIAN macie dodatkowe 10% zniżki. Link w opisie. Polecam. Siemanko, z tej strony ADRIAN i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj, moi drodzy, dość standardowo, bo zrobimy sobie draft. I należy Wam się przeprosiny za to, że tydzień temu żaden draftik się nie pojawił, no ale przez to, że trwa ten okres Team of the Season i tak dalej, no to byłem po prostu zbyt zajęty otwieraniem paczek, żeby jakiegoś drafta ogarnąć. Wy pod ostatnim draftem, który był prawie 2 tygodnie temu, zostawiliście tyle łapek w górę, dlatego bardzo Wam za to dziękuję, mam nadzieję, że dzisiaj się do tego zbliżymy i co najmniej powtórzymy ten wynik, bo pamiętajcie, że 3000 łapek w górę oznaczają kolejny draft z automatu już za tydzień, także jeżeli tych drafcików chcecie więcej, no to wiecie co robić, klikajcie łapę w górę tam na dole. Oczywiście oprócz tego też subskrybujcie kanał, klikajcie też dzwoneczek, żeby być na bieżąco, nie przegapiać żadnych streamów, żadnych odcinków, szczególnie w okresie Team of the Season, bo dzieje się dużo, a my tymczasem będziemy już powoli zaczynać i lecieć z tym drafcikiem. Także dobrze, moi drodzy, standardowo płacimy sobie 15 tysięcy monet, no i wybieramy formację. Myślę, że z tych wziąłbym 4-3-2-1. Najbardziej mi się ona podoba. No i zobaczmy, kto będzie kapitanem. Ale jeszcze zanim wybierzemy kapitana, to zachęcam Was także, aby wbijać do gry Football Team, który jestem partnerem. Liga YouTuberów nadal trwa i po ostatnich meczach, o jakich Wam mówiłem, przyszły spotkania z naprawdę trudnymi przeciwnikami i zremisowaliśmy z ekipą Justka, pokonaliśmy Dawcza 4-0, no i niestety przegraliśmy z dwiema najpocniejszymi drużynami w lidze. Dostaliśmy 3-1 od FC Konop i aż 5-1 od drużyny Trenuj z Krzychem. Jednak mimo wszystko nasza pozycja w tabeli nie jest najgorsza. Nasz aktualny skład widzicie aktualnie na ekranie. Zainteresowanych zachęcam do dołączenia do mojej drużyny ADRIAN FC. A początkujących graczy zapraszam do wbijania do gry poprzez link w opisie. Jeśli zarejestrujecie się właśnie z tego linku, to dostaniecie 200 punktów energii na start. No i myślę, że tutaj chyba bez wahania musimy wziąć Neymara. Chociaż szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy bym nie ryzykował jakimś innym wyborem, bo Neymar może być jeszcze w karcie Toty, dlatego wezmę Hummelsa, pójdziemy sobie w takie małe albo i nawet duże ryzyko. Bierzemy Niemca, ponieważ Neymara możemy trafić w lepszej wersji. No i lecimy dalej. Napastnik. Kto będzie napastnikiem? Uwaga! No wygląda na to, że Harry Kane po prostu, bez szału, ale lewy napastnik. I tu już może być dobrze. Kto nim będzie? Jest Neymar Toty. No, mówiłem o tym przed chwilą. I mamy Neymara Team of the Year. Prawy napad? No tutaj to chyba musi być George Best. Szkoda, że wersja 88, a nie na przykład 94 Optimus, no ale co jest, to bierzemy, nie będę wybrzydzał. I generalnie, moi drodzy, nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu na ten draft. Jako że jest okres Team of the Season, to postaram się brać właśnie karty TOTS. Jeżeli będę miał jakiś wybór, no to wtedy na pewno decyduję się na TOTSa. Tymczasem leci nam na środku pomocy Arthur. Kto obok niego? No wygląda na to, że słaba karta, flara była słaba. I tutaj Lukas Ewangelista musi wskoczyć. Tu też fatalna flara, też fatalny wybór. No to może na obronie ktoś ciekawszy. Stoper jakiś dobry, uwaga, ktoś, Van Dijk, Team of the Season, no tutaj nie muszę się zastanawiać, bierzemy Totsa bez wahania, no i lewy obrońca, kto tutaj? I kolega Van Dijka, Robertson, ależ nam się obrona klei z Liverpoolu, a tymczasem na prawej flance także zawodnik Liverpoolu, Alexander Arnold. No i naprawdę, naprawdę obrona wygląda fajnie, a kto będzie goalkeeperem? Alisson Tots, no toż to jest niesamowite po prostu. 4 na 5 defensywnych kart z Liverpoolu, z czego 3 to karty Team of the Season. Alisson, Van Dijk, Robertson. No jest bardzo fajnie. Ale tymczasem przechodzimy już do ławki rezerwowych i tutaj pierwszy wybór jest słaby, jest to Santi Cazorla. Ale nieważne, my jedziemy dalej i kolejnym zawodnikiem jest Son Team of the Season. Ależ dropią te tocy z Premier League. Wstawmy sobie go od razu do pierwszego składu. No Son to jest niezła bestia i z tym musicie się zgodzić. A teraz znowu słabo. Jedziemy dalej, mamy te 92 oceny, nie jest wcale tak źle. Zobaczmy, kto teraz. No może być tutaj nieźle, uwaga. Wiecie co, ja bym chyba wziął Azpilicuetę, żeby wypełnić tą lukę w obronie. I tak zrobię w sumie, no bo on tutaj nam daje 12 zgrania. No a jako, że będziemy ten draft grać, a nie robimy go pod żaden rekord, no to by się przydało tak zrobić. No i tutaj mam wybór, tutaj jak mówiłem, wezmę sobie tego Totsa. I w sumie to już jest 5. Tots chyba w naszym drafcie. Nieważne, teraz Silver. I kolejny wybór, i kolejny słaby. 5 kart do końca, zobaczmy kto tym razem. I Maradona 98, no to będzie świetne dopełnienie tego draftu. Skoczy on na razie za tego Lukasa Ewangelistę. Co prawda zabierze zgranie, bo Neymar je straci, ale to nic, na razie zostawmy to tak jak jest. Chociaż patrzcie, jak damy tego Ewangelistę i przestawimy go stroną z Maradoną, to mamy 100 zgrania. Więc na razie draft 191, nie jest źle. I 4 karty nam zostały. Dobra flara, to może być coś mocnego. No i jest Tots Ndombele albo Tots Rice. Chyba bym brał tego Ndombele, bardziej tak w stronę Ligi Francuskiej, żeby ten Neymar tam był zadowolony, a żeby ten Lukas Ewangelista nie musiał grać. I wiecie co? Tak też zrobię. Ndombele, czyli kolejny Tots w naszym drafcie.
zostaje przeze mnie wybrany. Na razie niech nam wskoczy za tego Artura może. Trzy karty nam zostały. Kolejna dobra flara. I wygląda na to, że weźmiemy kolejnego Totsa. No chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Te wszystkie pozycje mamy już obsadzone, które tutaj są. Więc po prostu najwyższy overall wygląda na to Alex Telesz 93. Bez chyba wahania. No ta grafika nam się nie przyda. Telesz też niby nie. No ale bierzemy Brazylijczyka. I moi drodzy, wygląda na to, że w tym drafcie, o ile dobrze liczę, mamy już 7 toców. To jest chyba bardzo dużo, tym bardziej, że to nie są byle jakie tocy. Tylko ten James jest taki lekko słaby, reszta naprawdę jest mocna. No i dwie karty nam zostały. Znowu bardzo dobra flara. Kto to może być? Jest kolejny toc. Lucas Dean, Dinie, nieważne, w każdym razie jest kolejna karta Team of the Season i chyba znowu Francuza sobie po prostu weźmiemy. Okej, wygląda na to, że to już jest nasz 8 toc. Do tego jeszcze mamy tutaj Maradonę, więc naprawdę jest dobrze. Dobra, przechodzimy do ostatniej karty. Rezerwowy bramkarz, a rezerwowym bramkarzem będzie David De Gea lub Jens Lehmann, więc nie wygląda to źle. Myślę, że wezmę sobie ikonę, tak dla zasady. No i okej, moi drodzy, poukładałem sobie ławkę, ułożyłem wszystko i wygląda na to, że jedyną opcją na pełne zgranie jest ten Lucas Evangelista w pierwszym składzie. Także z nim jest to draft 192, ale ja myślę, że na mecz wyjdziemy inaczej. Wolę mieć mniej zgrania, ale lepszego zawodnika w środku pomocy. Także okej, moi drodzy, skład jest już gotowy. 93 zgrania, 92 oceny i ostatecznie postawiłem na Artura, ale na mniejsze zgranie. Myślę, że to jest zrozumiałe. No ten Lucas Evangelista, no nie miałby po prostu prawa bytu w naszym składzie. W każdym razie, mamy 8 toców. Mamy Maradona 98 i co do tych kart Team of the Season, to nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord. Jeżeli jakiś inny YouTuber miał więcej toców w drafcie, to dajcie o tym znać w komentarzu. No i dajcie znać w komentarzu, ile wy najwięcej kart Team of the Season mieliście w jednym drafcie. To mój personalny rekord jest na 100% więcej niż 8 toców nie miałem. I to patrzcie, jakie to są karty Team of the Season. Van Dijk, Robertson, Son, do tego ten Alisson, Ndombele, Alex Telesz. No i tutaj James i Dinie, czy też Dean, jak to woli. Troszeczkę słabsze karty, ale to nic, generalnie draft wygląda nieźle. No i lecimy z pierwszym spotkaniem na dziś. No i patrzmy na 11 naszego pierwszego rywala, która wygląda dobrze. No draft 192. Też ma Totsa Van Dijka, on ma jeszcze Totsa Arnolda do tego. Bardzo dobry, solidny środek pomocy. Arka Milika na napadzie, to jest dość ciekawe. No Messi 97 się rzuca w oczy, oczywiście Ronaldinho Optimus. No nie będzie to łatwy mecz, no raczej. Oj, może być groźnie Ronaldo i to jest gol, przegrywamy 1-0. Kurczę, powiem wam, że w pierwszej rundzie trafiłem na tak dobrego gościa, bo naprawdę chłop ogarnia. Ciężko mi się przeciw niemu gra. No i ogólnie no nie jest dobrze, bo straciliśmy właśnie bramkę na 1-0. Maradona zrobił sobie... Co tu się stało? Ej, halo! Co to było? Neymar aż tutaj puścił Robertsona, ależ się włączył w akcję ofensywną. Tutaj Scott, Robertson świetnie ojechał Aleksandra Arnolda i to jest rzut karny! Tak jest, moi drodzy, było tam odepchnięcie. No i należała nam się 11. No umówmy się, nie był to jakiś brutalny faul, ale ja bym 11 gwiznął w tej sytuacji. Dobra, tylko teraz jeszcze trzeba karnego strzelić, moi drodzy, a to już jest kwestia sporna. Maradona. Maradona i w środeczek, 1-1. Wyrównujemy jeszcze przed przerwą. Troszeczkę szczęśliwie, muszę przyznać. Ale jest gol. Jest remis, to jest ważne. Lecimy teraz dalej. Son teraz z Neymarem bardzo ładnie klepią. Son przedarł się w pole karne. Son i piękne okienko. Mamy 2-1. Ależ wspaniała końcówka pierwszej połowy i początek drugiej w naszym wykonaniu. Bardzo ładnie Son się tutaj przedarł w pole karne przeciwnika i uderzył. Nie do obrony. 2-1. Ależ gościa ciśniemy w tej drugiej połowie. Naprawdę, chłop nie ma nic do powiedzenia, nie? Telesz. Alex Telesz obok bramki. Ajajaj, to mógł być gol. Oj, ależ teraz poszła kontra, dosłownie parę podań wymienił przeciwnik Eriksen. Źle przesunąłem bramkarza i tak to się kończy, 2-2. No i znowu remis. Oj, teraz Ronaldo i to może być bardzo groźna sytuacja. Ronaldo nie do dogonienia, Cristiano Ronaldo, ale Alisson tym razem dobrze przesunięty, ale co? Aż mi się aparat wyłączył. Ale wygląda na to, że będziemy mieli rzut karny. No halo, bez jaj, tam nic nie nacisnąłem po strzale. Ja już tylko przesunąłem bramkarza, przecież on niego wbiegł sam, bez sensu. Ojejku, Ronaldinho, trzeba to obronić. I kurde, myślałem, że będzie zmieniał na środek, coś w tym stylu. Mogłem się jednak rzucić, w każdym razie 3-2 przegrywamy. No nie mogę odpaść w pierwszej rundzie, come on. Maradona, Ndombele, Son, Maradona i to jest właśnie kick-off glitch, moi drodzy.
O Jezu, cieszę się jak idiota z tego rzeszczelińskiego glitcha. Wybaczcie mi, ale ta sytuacja jest po prostu tak absurdalna, że nie wiem co mam powiedzieć. W każdym razie Maradona na 3-3 i trzeba zrobić jakieś zmiany. I znowu lecimy w drugą stronę z akcją. Tu jest Messi, który ma za dużo miejsca. Leo Messi, Messi, Messi! Niestety 90 minuta, 4-3 i chyba już z tego nic więcej nie zrobię, moi drodzy. No ale mecz jest pasjonujący. Zostawcie łapę w górę za to spotkanie. Ja wiem, że przegrywam, jest możliwość nawet tego, że odpadnę w pierwszej rundzie, ale kurde, no spotkanie jest mega ciekawe. To jest nasza ostatnia szansa, moi drodzy, na 100%. Neymar! I będzie jeszcze rzut rożny. Pan sędzia nie może tego teraz skończyć. Mamy jeszcze rzut rożny, który będzie naszą ostatnią szansą w tym spotkaniu. Diego Armando Maradona. Trzeba to dobrze rozegrać. Na długi słupek to wrzućmy. Może to przeleci nad bramkarzem, ale przeleci też nad wszystkimi. Totalnie to zepsułem, chociaż jeszcze jesteśmy w polu karnym. Jeszcze nie koniec. Ndombele, co tu się dzieje? Ndombele broni bramkarz i co? I to jest koniec. Odpadamy, moi drodzy, w pierwszej rundzie, no ale... No co ja mogę powiedzieć? No musicie mi to jakoś wybaczyć. Niestety. Kurczę, no mega mi jest szkoda tego spotkania, ale jakby przeciwnik był całkiem niezłym rywalem. No i mogę mu życzyć powodzenia, bo naprawdę nie mogę narzekać po tym meczu. Dostaję paczkę z żetonem draftu. Okej, dla mnie to jest fajne, bo te nagrody za odpadnięcie w pierwszej rundzie są zazwyczaj bardzo słabe, więc taka paczka z żetonem draft, można powiedzieć o równowartości 15 tysięcy monet, jest naprawdę spoko. No i moi drodzy, z tej paczuszki z żetonem draftu możemy sobie skorzystać następnym razem, kiedy będę robił następnego drafta. A żeby do tego doszło, dobijacie 3000 łapek w górę pod tym filmem, tak jak mówiłem na początku, i lecimy od razu z kolejnym drafcikiem. Dzisiaj w pierwszej rundzie odpadłem, ci co mnie oglądają często, no to wiedzą, że zazwyczaj odpadam w trzeciej lub w finale. Tak to się kończy, dziś ten odcinek musimy skończyć niestety wcześniej. No ale tak to już jest, moi drodzy, my widzimy się już na kolejnych odcinkach i na streamach. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie. Piona, cześć!